Shalom Aleichem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Kto z was wie, które źródło pisane jest w judaizmie najpopularniejsze? Wiecie może, która z ksiąg judaizmu jest najczęściej drukowana? Pewnie większość z was powie Tojra. No niby tak, a jednak być może nie. Bo jest jedno źródło pisane, które jest bardzo bliskie życiu każdego Żyda. Nie zrozumcie mnie źle. Oczywiście Tojra jest czymś, bez czego ani Żydzi, ani judaizm nie istnieją. Ale mamy też coś, co jest częścią judaizmu i jest w pewien sposób nieopisanie bliskie każdej duszy żydowskiej, każdemu życiu żydowskiemu i ma bardzo ważne miejsce w życiu religijnym każdego Żyda. Jest to dzieło tajemnicze, mistyczne, ale bardzo często jest też proste w przekazie i bardzo oczywiste. Chcę wam opowiedzieć o Sefer Tehillim, czyli Księdze Psalmów. Gotowi? No to zaczynamy. Księga Psalmów jest tak wspaniałym dziełem, że chyba wszystkie odmiany chrześcijaństwa postanowiły z niej korzystać, choć przyznam, że nie wiem dlaczego. Bo to dzieło jest tak żydowskie, tak związane z judaizmem i życiem Żydów po zburzeniu świątyni, jak tylko może być. Głupia sprawa, ale wydaje mi się, że nie do końca inne religie wiedzą, o czym jest Księga Psalmów. Dlaczego powstała? I dlaczego jest taka ważna dla Żydów, a dla innych niekoniecznie, bo poza judaizmem ta księga nie ma żadnego związku z innymi religiami i z życiem innych narodów, poza żydowskim oczywiście. Na pozytywną nutę powiem, że w każdym przypadku użycie Księgi Psalmów jest czymś nieopisanie pozytywnym. Skoro ktoś ją używa, znaczy, że jest w niej coś, co go przyciągnęło. Jest coś, co przyciągnęło jego uwagę do tych słów. A to znaczy, że jest ciekawą księgą. Księga Psalmów to wyjątkowe dzieło, zarówno w świecie żydowskim, jak i w świecie nieżydowskim. Niestety muszę przyznać, że nie tylko inne religie nie wiedzą, po co Hashem dał nam Księgę Psalmów, ale też wielu Żydów, którzy nie są blisko związani z religią, nie do końca wiedzą, po co Hashem dał nam Księgę Psalmów, do czego ona służy i o co w niej chodzi. Księga Psalmów często traktowana jest trochę powierzchownie, trochę w sposób pusty i bez znaczenia, a powinno być inaczej, bo Księga Psalmów ma ogromne znaczenie dla naszego życia. Nie tylko poszczególne psalmy, ale jako całość w pewnym sensie jest mistycznym centrum życia religijnego żydowskiego. Mistycznym centrum judaizmu po zburzeniu świątyni. Słynna w świecie hasydzkim jest opowieść o tym, jak Sfas Emes Gerer Rebbe, kiedy to jeden z jego synów był ciężko chory, dostał radę od Gostynier Rebbe, który poradził mu przeczytać Tehillim, czyli psalmy, i powiedział: nawet jeśli ktoś nie zrozumie tego, co czyta, nawet jeśli ktoś nie rozumie znaczenia psalmów, nawet jeśli ktoś nie rozumie psalmów przetłumaczonych na język, którym mówi, to jeśli będzie je czytał, to Hashem mu pomoże i uratuje go z każdej sytuacji. Słynny rabin Sochaczewa mówił, że 10 psalmów, jakie czyta Gostynier Rebbe, jest więcej warte niż jego wszystkie modlitwy. Czym jest więc ta mistyczna Księga Psalmów? Słowo psalm kojarzy się ze śpiewaniem. Jednak po zburzeniu świątyni, gdzie lewici śpiewali psalmy, tendencja jest raczej ku recytowaniu psalmów niż ich śpiewaniu. Trochę też dlatego może, bo nie wiemy, jaka melodia była używana do śpiewania psalmów. Dzisiaj na psalmach opiera się wręcz niezliczona liczba religijnych utworów muzycznych. Najczęściej wykorzystywane są jednak fragmenty psalmów.
Psalmy są traktowane trochę jako suplementacja do całej liturgii żydowskiej. Księga Psalmów jest poetycką opowieścią. Zawiera 150 różnych psalmów. Haszem kocha poezję, Haszem kocha symbolikę, kocha metafory i idealnie to wszystko komponuje w przekaz, jakim jest instrukcja życia, czyli w Tojra. W całości, bo Tojra to nie tylko pięcioksiąg. I Tojra ustna, ale także każda jedna księga Tanachu, czyli żydowskiej Biblii, to jest wszystko Tojra. Księga Psalmów to największa kolekcja poezji biblijnej w Tanach. Księga Psalmów jest tak zaprojektowana, że każdy psalm jest w niej z jakiegoś ważnego powodu. Jest także w odpowiednim miejscu z bardzo określonego powodu. Psalmy opowiadają historię od pierwszego do ostatniego psalmu. Mamy zawartą fabułę opowieści. Psalmy opowiadają całą historię biblijną, opowiadają całą Tojra od początku do końca i jednocześnie zapraszają czytelnika do wzięcia udziału w tej historii w bardzo mistyczny sposób. Psalmy pozwalają nam poczuć bliskość Haszem, bo niejako zapraszają nas do świątyni jerozolimskiej. Świątynia jerozolimska dla nas Żydów była centrum świata, była centrum naszego życia, jako naród, ale także centrum życia każdego z nas indywidualnie. Haszem chciał, żebyśmy wybudowali świątynię, żeby mógł być bliżej nas. Midrasz mówi, że Mojżesz nie rozumiał, dlaczego Haszem chciał, żebyśmy wybudowali Mishkan, czyli tą przenośną wtedy świątynię, którą mieliśmy przed wejściem i zamieszkaniem na Ziemi Świętej. Mojżesz przede wszystkim nie potrafił zupełnie zrozumieć, dlaczego wszechmogący Bóg, wszechobecny Bóg, który jest wszystkim, całym wszechświatem, daje mu dokładne wymiary fizyczne, wymiary fizycznej struktury, która ma być świątynią. Jak on, Haszem, się tam zmieści w ogóle i po co, skoro może być wszędzie? Wtedy Haszem mu odpowiedział, że chce mieć miejsce, w którym będzie mógł w mistyczny sposób mieszkać i spotykać fizycznych ludzi. Dlatego daje mu wymiary i instrukcje, jak zbudować fizyczną strukturę. Tam Haszem będzie spotykał się z ludźmi, tam będzie mógł być bliżej ludzi, bo Haszem potrzebuje fizycznych ludzi, a nie aniołów. Potrzebuje nas z grzechami, potrzebuje nas wątpiących i popełniających błędy. Potrzebuje naszej fizycznej obecności przy nim w formie naturalnej. Haszem potrzebuje ludzi, a nie aniołów, bo aniołów Haszem ma wystarczająco dużo. Anioły są święte z natury. Urodzić się świętym to żadne osiągnięcie, ale wspiąć się na drabinę świętości to jest to, czego Haszem od nas oczekuje. Po to dał nam Tojra, żebyśmy wzrastali w naszej duchowości. Bo człowiek, choć duchowo dużo niżej niż anioły, to ma możliwość wspiąć się duchowo dużo wyżej niż anioły i być dużo, dużo lepszym niż anioły. Dlatego też Haszem chciał, żebyśmy wybudowali świątynię, bo tam będziemy się z nim spotykać i tak właśnie było. Ludzie przychodzili do świątyni i doświadczali obecności Boga. Widzieli dzieła sztuki, słuchali poezji, widzieli kapłanów służących w świątyni, doświadczali rytuałów, słuchali śpiewów, psalmów. Wszystko to, co doświadczali w świątyni, wręcz krzyczało, że to Haszem rządzi światem z tej właśnie świątyni, a ty jesteś właśnie jego gościem w jego własnym domu. Świątynia była miejscem, w którym byliśmy blisko Boga. Niejako w jego obecności wręcz, aż się chce powiedzieć, że bliskiej fizycznej obecności. Choć Haszem nie ma fizycznej formy. Dla nas jednak fizyczność jest tym, co odbieramy najlepiej, bo jesteśmy ludźmi i na ludzki sposób często staramy się odbierać Haszem. Świątynia i Jerozolima były dla nas wszystkim. Były centrum wszechświata, jedynym miejscem, gdzie fizycznie mogliśmy poczuć obecność Haszem. Wyobraźcie sobie też, że to wszystko zostaje zniszczone, spalone,
cały nasz świat zostaje nam odebrany. Babilończycy palą, burzą świątynię, plądrują i niszczą całą Jerozolimę. Setki tysięcy ludzi zostaje zabitych. Ci, którzy przeżyli, zostają wygnani z miasta, wygnani z Ziemi Świętej. Nieliczni, którzy się ukryli, przez długi czas będą żyli w tym ukryciu. Co teraz z nami się stanie? Co z nami będzie po zburzeniu świątyni? Religia w naszym życiu nie jest jedynie dodatkiem. Dla nas judaizm jest całym życiem. Gdzie teraz będziemy chodzili się modlić? Przede wszystkim, gdzie teraz będziemy spotykać Boga? Tu pojawia się Księga Psalmów. To nasze antidotum na to, co się stało. To księga zaprojektowana do użytku na wygnaniu. To księga wygnania. I równie dobrze mogłaby się tak właśnie nazywać. Księga Psalmów, jak dzisiaj byśmy to nazywali, jest wirtualną świątynią jerozolimską. To tam dzisiaj spotykamy Hashem. To tam udajemy się na karty Księgi Psalmów, żeby doświadczyć i poczuć całą historię zawartą w Tojra. Księga Psalmów pozwala nam odczuć, że Hashem nadal rządzi całym światem i przez Księgę Psalmów możemy się do Niego zbliżyć. Możemy poczuć Hashem obok nas, tak jak kiedyś czuliśmy to w świątyni jerozolimskiej. W jaki sposób jednak Księga Psalmów działa? Przyjrzyjmy się jej bliżej. Księga Psalmów jest podzielona na 5 sekcji. Początek pierwszej sekcji to 2 psalmy niejako wprowadzające i mówiące, czego się spodziewać dalej. W skrócony sposób 2 pierwsze psalmy przedstawiają całą Tojra. Pierwszy psalm daje nam spojrzenie na wydarzenia w ogrodzie Eden, który to w bliższym spojrzeniu jest dokładnie tym, czym była dla nas świątynia. Ogród Eden to miejsce, gdzie byliśmy blisko Boga. Człowiek decyduje się jednak skorzystać ze swojego prawa do wolnej woli i poznaje zło. Od tej pory możemy decydować, co jest dobre, a co złe. Niestety nie możemy już mieszkać w ogrodzie Eden. Po tym, jak poznaliśmy zło, nasze prawo do mieszkania w ogrodzie Eden wygasło. Pierwszy psalm daje nam jednak nadzieję na przyszłość i określa nas jako z natury dobrych. Mówi nam, że człowiek kocha mądrość Boga, a ta mądrość jest niczym innym jak Tojra, którą Hashem nam dał. Psalm pierwszy mówi, że jesteśmy jak drzewo rosnące przy rzece, które daje owoce i nigdy nie więdnie, co znaczy, że z natury jesteśmy zawsze połączeni ze źródłem. Zawsze jesteśmy połączeni z Hashem i to On, rzeka życia, daje nam wszystko. Psalm drugi przypomina nam, że po upadku nadal jesteśmy dla Niego, dla Hashem ważni i da nam Mesjasza, który to odnowi Królestwo Boga na ziemi. Psalmy pierwszy i drugi dają nam ogólny zarys tematu. Świątynia, Tojra, Królestwo Hashem i Mesjasz. Przez 5 sekcji Księgi Psalmów mamy opowieść o tych właśnie elementach. Pierwsze 2 sekcje, czyli psalmy od 1 do 41 i od 42 do 72, opowiadają historię Dawida i skomplikowane perypetie królewskiej rodziny Dawida. Trzecia sekcja, czyli psalmy od 73 do 89, skupiają się na tragedii, jaka dotknęła naród żydowski. Skupiają się na wygnaniu z Ziemi Świętej i na upadku jakże ważnej dla nas dynastii króla Dawida. Sekcja czwarta, czyli psalmy od 90 do 106 oraz sekcja piąta, czyli psalmy od 107 do 150, rozbudzają nadzieję na dużo wspanialszą przyszłość. Mówią o Mesjaszu, mówią o odbudowie świątyni i że to wszystko, co tam kochaliśmy, zostanie nam zwrócone. Mówią nam także, że Królestwo Hashem zostanie odbudowane tu na ziemi. Księgę Psalmów kończy 5 kapitlach, czyli 5 psalmów wychwalających Hashem.
dziękujących za jego dobroć i to, że się nami opiekuje. Nie bez przyczyny. Blisko połowa psalmów opowiada o królu Dawidzie. Jego osoba i historia jego życia i życia jego rodziny są bardzo ważne dla całej narracji Księgi Psalmów. Król Dawid doświadczył wiele trudnych sytuacji w życiu, jednak zawsze swoją postawą pokazywał, że jest tylko jeden Bóg, tylko On ma władzę nad światem. W psalmach Dawid pokazuje pełne oddanie Haszem i jego woli. W psalmach król Dawid zawarł swoje lęki, przyznaje się do błędu, pokazuje, że jest człowiekiem i bez względu na sytuację zawsze ufa Bogu, który się nim opiekuje, czego król Dawid nie zapomina. I w psalmach zawiera bardzo dużą dawkę poezji wychwalającej Haszem. Król Dawid bez przerwy mówi o nieopisanej tęsknocie za byciem blisko Haszem w świątyni jerozolimskiej i tutaj niekiedy ludzie zauważają pewien problem. Bo król Dawid żył długo przed tym, jak świątynia została w ogóle wybudowana. Więc jak mógł tęsknić za pobytem w świątyni? Taka narracja pokazuje nam wyraźnie, że król Dawid już tęskni za tym, co dopiero będzie dostępne w przyszłości. Tak dobra jest ta przyszłość, że nawet bez konkretnej znajomości tego, co się będzie działo, już teraz za nią tęskni. Brakuje mu jej. Król Dawid prosi Haszem, modli się o bliskość z nim i o świątynię. Przypomina to modlitwy przyszłych pokoleń, które będą na wygnaniu. Król Dawid jest jak nauczyciel i demonstruje, jak się modlić i o co się modlić i jak działa Haszem. Pokazuje też nam, że Haszem zawsze słucha naszych próśb. Król Dawid modli się o królestwo, modli się o bliskość Boga. Król Dawid nawołuje nas do przymierza wiary z Bogiem. Nawołuje nas do pełnego oddania i zaufania Jego woli. Jednocześnie pokazując, że sam król Dawid takie przymierze z Haszem właśnie zawarł i wypełnia każdego dnia. Przyszłe generacje mają się uczyć od króla Dawida, że Haszem jest z nimi w dobrych i złych chwilach. Mamy wszyscy uczyć się od króla Dawida, jak ufać i jak rozmawiać z Haszem. I dokładnie tego się uczymy, bo 73 psalmy są jego autorstwa. Większość pozostałych są autorstwa różnych biblijnych autorów z późniejszych pokoleń, którzy doskonale odrobili pracę domową i nauczyli się od króla Dawida wszystkiego tego, co przekazał nam w swoich kompozycjach ku czci Haszem, które tworzył przy akompaniamencie wiatru grającego na harfie zawieszonej nad jego łóżkiem. Księga Psalmów to nasza wirtualna świątynia. Dzięki niej nasza dusza, nasze bytowanie na wygnaniu, nasza dusza może na chwilę się uspokoić i zapomnieć o wygnaniu. Czytając psalmy jesteśmy bliżej Haszem. Król Dawid modlił się, żeby czytanie psalmów było tak samo ważne jak uczenie się Tora. I dzisiaj rzeczywiście jest dla nas nieopisanie ważne, systematyczne, nieprzerwane czytanie psalmów. Od początku do końca poznawanie całej historii i instrukcji na to, żeby mieć nadzieję, bo Haszem o nas nigdy nie zapomniał. Jak widzicie, Tehillim, Księga Psalmów, jest dość poważnym tematem dla religijnych Żydów i czytanie jej bez przerwy codziennie jest czymś bardzo naturalnym. Kiedy tylko się da, czytamy psalmy, żeby chociaż na chwilę wstąpić do wirtualnej świątyni i być właśnie bliżej Haszem. Tehillim czytamy po kilka rozdziałów dziennie. Jest ustalony porządek czytania. Całe przeczytanie Księgi Psalmów może być podzielone na cykl tygodniowy albo miesięczny. Oprócz tego codziennego czytania psalmów są one obecne we wszystkich modlitwach żydowskich. Bez przerwy przewijają się przez modlitewnik. Większość tego, co mamy w modlitewniku, jest związane właśnie z Księgą Psalmów i tak jak wcześniej mówiłem, psalmy się czyta, a nie śpiewa. Chociaż niektórzy czytają je na melodię,
taką jak czytamy Tojra, a raczej podobną melodię, bo nie taką samą w zasadzie. Psalmy czytamy z przeróżnych powodów. Mogą służyć jako modlitwa o coś, w różnych intencjach mówi się psalmy o różnych numerach, w różnych intencjach. Na przykład jak ktoś chce znaleźć siduch, czyli chce założyć rodzinę, to mówi psalmy 32, 38, 70, 71, 121 i 124. Najlepiej mówić te psalmy jak najczęściej. Innym takim psalmem, który mówi się z jakiejś określonej okazji, jest psalm 20. To jest bardzo specyficzny psalm. Mówi na przykład psalm 20 kobieta przed porodem, a ojciec w czasie jak się rodzi jego dziecko powinien bez przerwy powtarzać ten psalm. Ten psalm 20 jest bardzo specyficznym psalmem, który mówimy w momentach, kiedy naprawdę potrzebujemy boskiej interwencji, żeby wszystko było dobrze. Za to, zanim będziemy mówili ten psalm przed porodem, dobrze by było powiedzieć psalmy, żeby w ogóle mieć dziecko. I są to psalmy 102 i 103. Lista intencji i numerów psalmów, które w danej intencji się mówi, jest niekończąca się. Tehillim mówi się w intencji wszystkiego, co możecie sobie wyobrazić. I każda intencja ma swoje specyficzne psalmy, które się mówi. Kiedy widzicie Żydów przy grobie cadyka, to możecie być pewni, że mówią właśnie psalmy, bo na cmentarzu przy grobie mówi się dużo psalmów. Na przykład psalm 16, który ma prosić, żeby nasi przodkowie się za nas stawili u Hashem. W intencji pomocy dla duszy zmarłego mówi się na cmentarzu Tehillim liczby lat, ile miał, kiedy zmarł ta osoba. Oczywiście za zdrowie też są odpowiednie psalmy. W intencji zdrowia mówi się psalmy 6, 30, 45, 88 i 103. Niektórzy ludzie czytają całą księgę psalmów przed modlitwą poranną, ale to już jest wyzwanie, bo takie czytanie całej księgi zajmuje kilka ładnych godzin. Tehillim to ukochane narzędzie modlitwy każdej kobiety. Kobiety nie mają obowiązku modlić się, czyli będąc dokładnym, nie muszą mówić modlitwy Shmono Esrei, którą mężczyźni mają obowiązek mówić 3 razy dziennie. Dlatego kobiety hasyckie czytają Tehillim bez przerwy. Moja żona cały Tehillim zna w zasadzie na pamięć. I nie jest to odosobniony przypadek, bo każda religijna kobieta Tehillim ma przy sobie non-stop. Tehillim religijnej kobiecie towarzyszy każdego dnia. Jednak należy pamiętać, że prawo żydowskie nie pozwala od tak sobie mówić z pamięci Tojra, więc powinniśmy czytać, a nie recytować z pamięci. Tehillim jednak nie można czytać w nocy. Można uczyć się studiować Tehillim, ale czytać w nocy w intencji jakiejś nie wolno. W nocy znaczy od modlitwy Majryw do północy według żydowskiej miary czasu. Co niekoniecznie znaczy 12 w nocy, bo żydowska godzina niekoniecznie ma 60 minut. Zmienia się to w zasadzie codziennie i jest związane z długością dnia. Od wschodu do zachodu. Psalmów nie wolno czytać w nocy z powodu braku balansu między złem a dobrem. W tym czasie i lepiej nie drażnić lwa, że tak powiem, bo w nocy zła inklinacja ma trochę więcej do powiedzenia niż dobra inklinacja. I na te kilka godzin lepiej zająć się innymi rzeczami. Księga psalmów dla hasydów ma ogromne znaczenie i nazywana jest Tojrą dla prostych Żydów, a hasydyzm jest nauką judaizmu dla prostych Żydów. Recytowanie psalmów nie wymaga rozumienia słów, więc jest dużo prostsze niż nauka Tojra, która w wielu przypadkach wymaga znajomość biblijnego języka hebrajskiego. Wiele osób ma tradycję czytania całej księgi psalmów z różnych okazji. My z lekkim przekąsem mówimy, że dla króla Dawida zajęło 70 lat napisanie psalmów, a ty chcesz je przeczytać w kilka godzin? W mojej tradycji cały Tehillim czyta się nie za często w porównaniu do innych tradycji, do innych dynastii, gdzie naprawdę czyta się Tehillim od deski do deski
kilka razy w tygodniu czasami, jeśli jest na to specjalna okazja. Techilim jest pełen mistycznych tajemnic. Według tradycji w Techilim zapisane jest imię Hashem, którego wypowiedzenie pozbawia ludzi życia. Jest to imię, które wypowiedział Mojżesz w kierunku Egipcjanina bijącego Hebrajczyka, przez co Egipcjanin padł martwy. Według tradycji w Techilim zawarty jest także fragment, po wypowiedzeniu którego Hashem przywraca życie zmarłej osobie. W obydwu przypadkach jednak nie mamy pojęcia, gdzie w Techilim są zawarte te mistyczne rzeczy i w jaki sposób trzeba je wypowiedzieć. Techilim jest pełen mistycyzmu i ma moc ogromnego działania. Moc działania psalmów jest jednym z najbardziej znanych narzędzi Boga w pomocy ludziom. Historii o tym, jak Techilim komuś pomógł, nie ma końca. Teraz i wy znacie sekret do żydowskich sukcesów. Czytanie księgi Techilim, czytanie księgi psalmów bez przerwy. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli jeszcze ktoś z was nie subskrybuje kanału, to zachęcam, chociaż wydaje mi się, że już nie ma więcej osób zainteresowanych judaizmem. Chyba wszyscy już zasubskrybowali kanał i razem ze mną zwiedzają i poznają tajemniczy świat Żydów. Możecie też wesprzeć kanał, a dzięki temu kanał będzie mógł nadal istnieć. Bez rasa się, do następnego razu. L'chaim!